ciśnienie nut, gadanie, śpiewanie, muzyki głód, krzesła i kanapa, prawda nie atrapa i ferment nut. Nut ferment, ciśnienie nut, gadanie, śpiewanie, muzyki głód, krzesła i kanapa, prawda nie atrapa i ferment nut. To miasta podziemny spód, przez ucho do serca wwierca się grów, dociera przez oko, zabiera wysoko nas ferment nut. To miasta podziemny spód, przez ucho do serca wwierca się grów, dociera przez oko, zabiera wysoko nas ferment nut. Drodzy Państwo, jesteśmy na scenie ciśnień Teatru Muzycznego Kapitol. Jesteśmy 8 metrów pod ziemią. Nad nami w tej chwili toczą się losy mistrza i Małgorzaty. Więc ja wyglądam podobnie do doktora Strawińskiego, który jest szefem kliniki psychiatrycznej w Moskwie. Zresztą dzisiejsze zespoły są tak od siebie daleko stylistycznie, że to zahacza o schizofrenię też, więc wszystko jest na swoim miejscu. Drodzy Państwo, otworzył Nut Ferment Łukasz Wójcik. Łukasz jest aktorem Teatru Muzycznego Kapitol, jest aktorem Teatru Pieśń Kozła. Jest, to mało kto wie, jest taką prawą ręką Leszka Możdżera w studio nagrań. Leszka. I tutaj wszystko to obsłużył sobie sam. I powiedz, Łukasz, to ja wymieniłem trzy aktywności twoje. Jest kompozytorem też. I coś planujesz jeszcze? Jakąś wędkarstwo na przykład? Dziecko planuję. Także, drogie panie. Kochani, trzymamy kciuki za Łukasza. Trzymamy kciuki za Łukasza i jego potomstwo. Brawo! Łukasz Wójcik! Natomiast ja teraz proszę na scenę już całą ekipę pierwszego zespołu, który jest gościem Nut Fermentu. Zapraszam. Drodzy Państwo, duży skład. Jest to zespół o wdzięcznej nazwie Hetan. Instalujcie się już do instrumentów. Hetan, zespół, który powstał kilkanaście lat temu. Dla mnie kolejne odkrycie zespołu, który wywodzi się bardzo mocno z Wrocławia, który działa w stylistyce... Jakoś was zaszufladkowali już stylistycznie? Jeszcze się nie udało.
Nie udało się. Także może dzisiaj Państwo wymyślą jakąś nazwę na ten styl. Drodzy Państwo, Hetan został odkryty poniekąd przez Piotra Kaczkowskiego z trzeciego programu Polskiego Radia. Tam zagrali swój pierwszy duży koncert w pełnym składzie. A dziś w składzie powiększonym o gości Hetan w Nutfermencie, czyli Magda Oleś, wokal. Jeleń, czyli Łukasz Pol, na tych wszystkich instrumentach. Rem Karpienko, gitara basowa. Olga Kończak na wiolonczeli zagra. Natomiast tutaj dwie urocze artystki z zespołu Mama Tukada, czyli Ola Wasik i Joasia Kaczmarek. Drodzy Państwo, w dwóch piosenkach zespół Hetan! Brawo! Witamy serdecznie. Nienawidzimy.
drugi utwór anglojęzyczny z naszej ostatniej płyty pod tytułem Spy. A ten, który właśnie się skończył o przewrotnym tytule Nienawidzimy, pochodzi ze Składanki, z Wyspiańskiego. Ale myślę, że tekst bardzo współczesny. Także teraz Spy. Love.
Hetan! Chciałam tylko powiedzieć, że to jest nieprawda, że Hetany nigdy nie zagra z wiolonczelą. To jest nieprawda. To się już stało. No ale właśnie widzisz, bo tutaj tą nazwą waszą Wrocław jest podzielony na pół. Nie wiadomo, jak wymawiać. Nawet, bo ja zwykle ustalam z zespołami, jak się czyta waszą nazwę, bo to różnie może być. I nawet w zespole były zdania podzielone. To się już rzadko zdarza naprawdę. Co, bo myśmy się już tak przyzwyczaili, że ludzie po prostu wymawiają Hetany, tak po polsku, że już nie reagujemy na to. No to jest piękne polskie słowo. Tak, dokładnie. Ale tak naprawdę tam jest takie krótkie Hetan. To jest takie... Opowiedz jeszcze raz. Hetan. Bardzo krótkie to E, słyszałeś? Tak. No ale powiedz, co to za słowo jest, bo ono ma swoje pochodzenie, tak, i ma swoje znaczenie. To jest, chodzi tu o nasze takie pierwotne w ogóle inspiracje szamanizmem i słowo pochodzi... Czyli to jeszcze wszystko. No to takie... O, skubałam kurczaka. To jest z kurczaka? Tak. Okej. Okay. No może z gęsi, nie wiem. I to jest słowo z języka Indian, Cheyenów. I oznacza śmiertelnika, człowieka, tak po prostu. Czy na przykład, idąc za dzisiejszą datą, wyborcę? Tak. Dobrze. Czyli Hetan, czyli wyborca. Tylko, proszę państwa, nikt z nas jeszcze nie głosował, słuchaj. Ale jeszcze zdążymy, tak. Proszę państwa, na kanapę zapraszam trzech dżentelmenów z Hoodoo Band, dwóch Bartków i Tomka. Ponieważ teraz nastąpi utwór Hoodoo Band w wykonaniu Hetan. To jest ten moment, tak? To jest... O! To już wstęp zabrzmiał. Proszę państwa, I Can't Stand It. Piosenka Hoodoo Band w wykonaniu Hetan. Can't stand it no more. You wanna call me on the phone, baby, I won't. I just can't stand it no more now. And wanna live my life alone, baby, I won't. I need you, more than ever. I wanna be right next to you all life. I can feel you, feel you more than ever. I wanna be right next to you, right there with you, babe. Sometimes I wonder, you wanna make my life so hard. Sometimes I wonder, you wanna let down and die. There's nothing in the world I wouldn't do for you. I need you, boy, and I do anything you tell me to. Come home to me, come home to me too. Come home to me, come home to me, to you.
We could walk together. We could forget about the sickness, forget about this pain. Come home to me, come home to me right now, babe. I wanna be right next to you. I'll be with you, babe. I just can't stand it no more. You wanna call me on the phone, baby, I won't. I just can't stand it. No, 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 no. I wanna live my life alone, baby, I won't. Sometimes I wonder, you wanna make my life so high. Sometimes I wonder, you wanna lay down and die. There's nothing in the world I wouldn't do for you. I need you, boy, and I'd do anything you tell me to. Słuchajcie, Tomek, to jest wesoła piosenka? No nie. W oryginale? Nie. To jest piosenka o kłopotach sercowych, ewidentnie. No ale, właśnie. Ale szapowa, naprawdę, elegancko. Ale wiesz co, bo zobacz, bo wy gracie muzykę bardzo amerykańską, gracie bluesa przede wszystkim i teraz patrz, Indianie wzięli to. No wszystko się zgadza, naprawdę, jest elegancko. Każdy element piosenki się pojawił, mosty i inne takie różne sytuacje, które tam sobie zaaranżowaliśmy. I teraz nie wiem, co my mamy powiedzieć, bo nasz cover zespołu Sedes jest, odbiega całkiem od oryginału chłopaków, także przepraszamy najmocniej. Po prostu nie mówmy o tym. Nie, nie mówmy, tak, nie. Zespół Hetan świetnie zrobił ten cover. On tak pierwotnie powinien zostać zrobiony w tonacji moll. Tak naprawdę, bo my gramy go w duże, na wesoło. czyli oni lepiej zrobili niż dokładnie. Wy. Dokładnie. Myśmy się pomylili. To jest wspaniałe. W takim razie zespół Hoodoo Band, proszę już do instrumentów. Przegrupujmy się, panowie siądźcie na kanapie. Ustaliliśmy, że została wydelegowana Magda jako reprezentacja, że do spróbowania dzisiejszej mojej propozycji owoców fermentu. Dzisiaj co jest, dzisiaj mamy? Dzisiaj jest dla zaawansowanych. Dzisiaj jest moja nalewka z takiego szatańskiego owocu i tak sobie pomyślałem, że do was to będzie dość pasowało, bo ten owoc jest trochę zapomniany. Jest to czeremcha. Czeremchówka, bardzo wytrawna nalewka, taka, wiesz, nie każdemu się podoba. Także za wasze zdrowie. Bardzo, bardzo fajna taka gorzka. No bo ona nie jest słodka właśnie, tak. Słuchajcie, Hetan, pierwotnie to był duet, nie? Potem się ten skład trochę rozrósł, a teraz się znowu przewaliło wszystko, tak? Nie wiem, czy ja dam radę potem mówić, ale spróbuję. Pyszna, ale taki ogień po prostu. No jest. Tak, pierwotnie byliśmy duetem,
To były świetne czasy, właśnie jeździliśmy pociągiem na koncerty. Naprawdę cudo, ale strasznie fajnie się to wspomina. Później, to było później... w latach 50. Z 10 lat temu, no. I później ten skład się wykrystalizował i bardzo długo graliśmy w piątkę. To był taki wiele dobrych lat, taki mocny skład. Myślę, że taki skład przyjaciół, mimo że może niektóre przyjaźnie nie były łatwe, to jakoś ja tak to postrzegam. No ale niestety, niedawno... No ale to zwykle tak jest. No, artyści nie są ludźmi łatwymi często. Dokładnie. I no, ostatnio jakby był taki przełomowy moment jest teraz dla zespołu, myślę, bo dwóch członków zespołu nas opuściło. Po prostu no, ci, co chcieli grać, to grają, a ci, co nie chcieli, no to no ale wiesz, dzisiejszy koncert też dość radykalnie idzie w nowe brzmienie. To znaczy wiolonczela, te dwa wielkie bębny. Wiesz co, to było szaleństwo takie. No po prostu jest moment przełomowy, no to co robić? No szaleć, nie? To jest szaleństwo, ale takie... Ja się strasznie cieszę, bo po prostu ja kocham te dziewczyny normalnie, one są wspaniałe i sobie pomyśleliśmy, co my zawsze chcieliśmy. Ja na przykład osobiście kocham wiolonczelę i sobie pomyślałam, Jezu, jak ja bym chciała ten taki muzyczny orgazm przeżyć znowu i zagrać z tą wiolonczelą. Przeżyłaś? Przeżyłam nie raz. I później bębny, my od początku gdzieś mamy inspirację tym szamanizmem, te bębny, rytmy, trans, nas to zawsze jarało. I no i pomyśleliśmy, kurczę, tam takie fajne dziewczyny bębnią w Mama Tukada, nie? No i też telefon i jakoś wszyscy na naszą... No to zdrowie zdrówko ich, tak. Może spróbujecie jednak, czy nie? Ja radzę. Panowie. My dzisiaj jesteśmy kierowcami. Zdrowie kierowców. właśnie o tym pociągu, bo to jest... Kiedy ja starałem się zebrać jakieś informacje intrygujące o zespole Hetan, ten pociąg mnie zainteresował, no bo mało kto ma w sobie taki upór i determinację, żeby ze całym sprzętem jechać pociągiem na koncert. Mało kto ma w sobie taką determinację, żeby postanowić sobie, że nagramy teledysk do piosenki Golden Snakes w promieniach zachodzącego słońca i ten teledysk powstał w promieniach kilkudziesięciu zachodów słońca. No, wiele no było, słyszałem, wiele było. Że był kręcony 2 miesiące. Możliwe, tak. Tak. Więc ten... Nad tym trudził się właśnie Radek, który był odpowiedzialny za klawisze do niedawna jeszcze. Czyli po prostu całą energię włożył i już musiał odejść. Już. Myślę, że... Klip jest super, mi się bardzo podoba. Uważam, że fajną robotę zrobił i to było... Dlatego to trwało 2 miesiące, ponieważ każdy miał osobne ujęcia, trzeba było gdzieś tam jeździć i znaleźć ciekawe miejsce. Oczywiście znaleźliśmy pustynię we Wrocławiu. W Wrocławiu jest pustynia, tak? No jest, jest. Instytut Adama Mickiewicza postanowił umieścić was na takim wydawnictwie, które się nazywa Play Shortcut to Polish Music. Później na wydawnictwie Shortcut, czyli takim wydawnictwie eksportowym, mającym promować polską kulturę w Europie. Coś za tym poszło? Wiesz co, myślę, że no trochę ludzi się o nas dowiedziało, ale jakiegoś szału nie było, wiesz, tam MTV. Trochę ludzi to się dowie po Nutfermencie. Też, na pewno. Ale dla mnie takie najważniejsze to po prostu, wiesz, jakieś takie znajomości, czy tam przyjaźnie, duże słowo, ale graliśmy na paru takich, Gajcy był, Wyspiański właśnie, fajne te koncerty były. To były takie wydarzenia fajne, żeśmy, myślę, że najbardziej takie gdzieś tam przetarcie ścieżek i że jedni wiedzą o drugich, wiesz, bo to jest najtrudniejsze w Polsce, żeby ktoś o tobie wiedział w ogóle. Wiesz, w tej erze po prostu fejsików, jakiś tam selfie, co ja jeszcze tam nienawidzę, event, kurwa, co są moje ulubione te, to wiesz... Ciężko jest w ogóle z jakimś gdzieś pod drzwiami przesmyknąć, nie? No tak, także... ale jednak w tym świecie cały czas się nagrywa płyty. To jest jednak taki wydawnictwo, całe to szczęście, jest jakiś tam krok milowy w historii zespołu. Macie na koncie płyty 2. No a kiedy 3?
No właśnie jesteśmy w trakcie, jakby powiedziała w środku, w rozkroku normalnie. Mamy połowę materiału. Ponoć śpiewasz po polsku. Tak, jest plan. Nie wiem, czy to będzie wszystko, ale tak mnie jakoś nakręciło na nowo to słowo polskie, że postanowiłam, że spróbuję. Nie? To jest też takie wyzwanie, kurczę. Nie można nic głupiego już napisać za bardzo. Drodzy Państwo, moim pierwszym gościem był zespół Hetan. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dzięki. Tak jest. A teraz, kochani, zespół, który ma już ponad 10 lat. Zespół, który gra, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, muzykę amerykańską, ale oczywiście grają w Polsce, we Wrocławiu. Zespół, który powstał, mam wrażenie, z przyjaźni tych trzech gości. Tomek Nitribit, Bartek Miarka, Bartek Niebielecki. A z nimi Piotr Świętoniowski na klawiszach, Adam Kabaciński na gitarze basowej, a za chwilę w chórkach w kolejnej piosence pojawi się Marta Kołodziejczyk i Ala Janosz. Hoodoo Band! Dobry wieczór, moi drodzy. Czyli wspomnieliśmy wcześniej tamten numer, może o złamanym sercu, tym razem o namiętności będzie. Do młodej kobiety. I'm gonna say something to you. I don't care how you feel. You just don't realize you just got yourself a good deal. She's 19 years old and she got wages like a baby child. You see, nothing I could do but please her to make this young woman feel satisfied. I'm gonna say something to you. I don't care if you get mad. You know, she's a pretty little lady that I've ever met. She's 19 years old and she got ways like a baby child. Well, nothing I could do but please her just to make this young, to make this young lady feel satisfied. Oh, look here, Marty.
Tell me where she's been. When she start a conversation, I don't have no way. She's 19 years old.
And she got away just like a baby child. Nothing I could do but please her. To make this young woman, to make this young little girl, to make this woman, to make this gal, to make this gal, to make her feel, make her feel, make her feel, make this young woman feel satisfied. Dzięki. Barty. O. I są dziewczyny. Elegancko. Marta Alinka, brawo. I co my tu mamy? Green Eye Monster. Pomóżcie nam troszkę, co? Wait a minute! Ain't that funky? Ooh, get a feeling. I'm gonna do some hoodoo. Got a feeling I'm gonna do it now. Oh, got a feeling I'm gonna do some hoodoo. I'm gonna feel it. Oh Lord, I mean it. Well, let me tell you, honey, what I'm gonna do. I'm gonna love you sweet right. Anything you want me to. Got me on my knees. I'm coming home to you. Nothing in this world that I wouldn't do to you. Green Eye Monster, I need you, I have you. Green Eye Monster, it's really got them mama. I said Green Eye Monster, I need you. Wait a minute. Green Eye Monster, really got me by my. Tell me that you love it, that you hope for more. Every time I see you, girl, I won't have you. All I want is you, and never special ways. Ain't no listeners mad if this is what I say. Listen. Green Eye Monster. All right, sweet thing. I said, Green Eye Monster, you really got me bummer. You're so bad. Oh, said, Green Eye Monster, I need you out of my mind. I said, Green Eye Monster, wait a minute, bring it down. Yeah.
znowu, że ci powiem, jaki zrobił myk. Pójdąc na rozlulu, łączę światło, cyk. Zanim jednak skoczę pod pierzyny puch, sprawdzę, czy lot tu buwar nienupnięty znów na tych. Wyłącz to ser, tyle razy mówię ci. A ty wyłącz to ser, chałupy spalisz mi. Ola! Wyłącz to ser, to co mówiła mama. Wyłącz to ser, żadki będziesz robić sama. Pan mówię, wyłącz to ser, chcesz rachunki znów zobaczyć. Wyłącz to ster, to to wszystko mam popłacić. Oh Lord, wyłącz to ster, one more. Wyłącz to ster, I'm out of my mind. Hoodoo Band! Nut Ferment jest takim dość specyficznym programem telewizyjnym, bo nie mam określonego czasu, więc piosenki mogą trwać bardzo długo. To były chyba najdłuższe. Najcichsza solówka gitarowa w Nut Fermencie. drodzy Państwo, na kanapę proszę zespół Sedes. Na kanapę proszę zespół Sedes, natomiast Tomek, gracie cover Sedesu. I to nie dość, że cover, to jeszcze Sedes w oryginale śpiewał piosenkę Impasse po polsku, a to będzie po angielsku. Czyli nie dość, że cover, to jeszcze po angielsku. Dlaczego po angielsku? Tu, jeżeli chcesz powiedzieć coś, to tu. A nie wychodzi po niemiecku na, to, na przykład, na to, a nie że, po niemiecku. A nie po niemiecku, że generalnie wykonujemy numery w języku angielskim. Robiliśmy tak od początku, chociaż gdzieś tam przy końcu teraz drugiego numeru padła zwrotka po polsku, ale to tak chcieliśmy zadość uczynić, że jednak nie po polsku. Jesteśmy w polskim teatrze. Jesteśmy. Nie, no generalnie Hoodoo Band nie śpiewa po polsku i już. No. Czyli wytniemy to, tą końcówkę. Tak, tą trzecią zwrotkę w ogóle wywali. Okej. Proszę Państwa, w piosence Impasse, w piosence zespołu Sedes, Hoodoo Band! Blackness on the street, I can't see anything, people. Even my own shadow street, I'm lost. Room closed for life, I'm lost. In my own shadow street, I'm lost. In the blackness of a line, I'm lost. With no hope, only love. I'm living my life blindly. Blindly, living my life, living my life of blindly. I'm living my life of blindly. Living my life, living my life of blindly. And don't you see that I'm lost? Yes, I am. I'm alone in the night. In the room, close on life. In the blackness of a life. Stay alone, lonely dog. I'm alone. We no hope, lonely loud. Yes, I am. I'm alone. Yes, we gone. I'm living my life. Yes,
I'm living my life blindly. I'm living my life. Yes, I'm living my life blindly. I'm living my life. Yes, I'm living my life blindly. I'm living my life. Yes, I'm living my life blindly. Świętaniowski. We gotta go home. I'm living my life. Living my life a blind life. I'm living my life. Yes, I'm living my life blindly. I'm living my life. Yes, I'm living my life a blindly. I'm living my life. Yes, I'm living my life a blind life. Yes, I'm living my life. Yes, I'm living my life blind life. Oh Lord, yes, I'm living my life. I'm living my life. Yes, I'm living my life a blind life. Yes, I'm living my life. Yes, I'm living my life a blind life. Oh Lord, I'm telling you true now. I'm living my life blindly. Dzięki bardzo. Nut, ferment, ciśnienie, nut. Wiedziałem, że znam skądś ten numer. Fajnie to zrobiliście. No, zamieszaliście tak w bani, że nie wiadomo, co chodzi, więc proponuję, żebyśmy się napili. Dobrze. Zanim przyjdzie tak zwane co do czego, zapraszam was do instrumentów. Bardzo dziękujemy. Sedes proszę do instrumentów, a chłopaków proszę na kanapę, chłopaków z chudu. Słuchajcie, no to czeremchówka dla was. Oni chyba prowadzą. Oni, nie, nie, no trzy? Tak, tak. Dobrze. Hoodoo Band to jest taki, znaczy muzycy z Hoodoo Band właściwie grają na wszystkich dżemach we Wrocławiu, gdzie tylko się organizuje dżemy. Wasze zdrowie. Zdrowie Hoodoo. Jak może być? Super. Dobra, prowadzisz do domu.
I powiedzcie mi, kiedy, bo gracie w tak wielu składach różnych, solowe projekty, duety, kiedy, gdzie się w takim razie kończy Hoodoo Band, a zaczynają te inne rzeczy? Co musi być, żeby koncert nazwać koncertem Hoodoo Band, a nie jakiegoś innego składu? O, jest to pytanie dobre bardzo. Może kolega. Musi być Łoś. Musi być Łoś i muszą być dziewczyny. No ale ja niejednokrotnie widziałem Łosia z dziewczynami i to nie był Hoodoo Band. No nie wiem, no. Czyli to, że jesteście akurat we trzech, nie musi się zdarzyć. Mieliśmy taki skład Hoodoo Trio kiedyś, parę lat temu. To był taki ekonomiczny skład, że pakowaliśmy się w auto. A nie pakowaliśmy się, bo nigdy w tym składzie nigdzie nie pojechaliśmy. Mieliśmy taki zamiar, ale się nie udało. No dobrze. Żeby był Hoodoo Band, to przede wszystkim w kalendarzu pierwszy sprawdzany jest Tomek. Czy jest? Bo już kiedyś nam się zdarzyło pojechać na festiwal i był tylko Tomek. W siedmioosobowym składzie. No ale to stwierdziliśmy, znaczy, że... Znaczy jak Tomek sam w siedmioosobowym składzie? Zastępców, tak. Aha, ale stwierdziliśmy, że już nie robimy więcej takich żartów, bo to źle wpływa na zespół. Tak? Na wizerunek, o. Ale wiesz co, bo powiedziałeś... Bo przychodzi Bartek... pan i proszę podpisać umowę. Piotrek Świętoniowski, a tu nagle jest na klawiszach kto inny. No tak. I zdarzały się takie. Ale powiedziałeś słowo ekonomiczny skład. Wy grając właściwie w tak wielu różnych projektach, możecie ocenić to dość dobrze. Czy teraz, dzisiaj, w roku 2015 w Polsce, we Wrocławiu da się żyć z muzyki? No jak widać da się, bo wszyscy żyjemy tylko z muzyki. Więc jest progres do przodu i... Znaczy, nie wiem, w sumie... No właśnie, gdybyśmy mieli samego Hoodoo się utrzymywać, to niestety z tą muzyką, którą gramy, nie udałoby się. Szkoda. Mamy plany jakieś wyjechać w Europę, trochę zahaczyć, bo słyszeliśmy, że tam fajnie się gra. Byliśmy na kilku festiwalach na Litwie, w Czechach. Gdzie jeszcze? No trochę pojeździliśmy. Pojeździliśmy po Europie, to fakt, ale... Ale w Polsce zagraliśmy wszędzie już, jeśli chodzi o muzykę bluesową i festiwale bluesowe i nie tylko bluesowe. Zagraliśmy na wszystkich po parę razy i jest fajnie, mają nas dosyć i my trochę ich też mamy dosyć. Dlatego tam w Europie dużo się dzieje więcej. Ludzie są otwarci, festiwale, organizatorzy na tą muzykę. Także jeśli chodzi o Hoodoo Band, na pewno ruszymy. Tym bardziej, że nagrywamy teraz płytę nową, solową. I będziemy działać dalej. No dobrze, a wiesz, skoro graliście już wszędzie w Polsce, na festiwalach bluesowych i nie tylko, znacie chyba, jak mało kto, środowisko muzyczne Wrocławia i tych wszystkich ludzi, którzy tutaj grają, to myślicie, że to jest jakiś szczególny moment teraz, jeśli chodzi o muzykę we Wrocławiu? Jesteśmy w dołku, czy raczej jesteśmy na górce? Nam się wydaje wręcz przeciwnie. Wrocław jest takim miastem wyjątkowym i specyficznym. Mam możliwość grania już, wspomniałeś o tych dżemach, to jest fakt. Lubimy grać po prostu na dżemach, mniej lub bardziej. Ale jest naprawdę świetne miejsce. Lubimy grać po prostu muzykę. Dlatego też między innymi... Gramy w tylu składach różnych. Co robimy, to chciałem właśnie powiedzieć, robimy nie tylko z powodu tego, że gdybyśmy tego nie robili, mielibyśmy węża w kieszeni, ale robimy też po to, żeby się rozwijać, też grać z różnymi innymi ludźmi i nie tylko w zespole Hoodoo Band, ale tak, to się między nami tutaj w trójkę zdarzyło kiedyś i jest wyjątkowe i będzie zawsze wyjątkowe. To, co się zdarzyło, jest wyjątkowe, no. A co ty tutaj? Chcesz coś nie, powiedzieć? Nie, że się coś zdarzyło między Proszę. Wami trzema. Zapomnijmy o tym wątku. Zasłuchka będzie chwytał. Piotr Świętoniowski. Brawo, Piotrek! Piotr Świętoniowski. To jest drugi klawiszowiec zespołu Hoodoo Band i już tak pewnie zostanie, mamy nadzieję. No dobrze, a kto to jest Carlos Johnson?
To jest przyjaciel nasz ze Stanów. Nagraliśmy z nim płytę, którą musimy wydać w końcu. Gramy już długo z Carlosem. To jest wybitna postać. Chicagowski bluesman, który grał ze wszystkimi wielkimi i gra do tej pory. No i lubi bardzo Hoodoo Band i przylatuje i gramy trasy tutaj. No dobrze, ale będzie płyta wasza z nim? Tak, już jest. No, nagraliśmy 5 lat temu płytę z Carlosem. Super materiał chyba będzie. Ale to też jest cenne, że macie płytę i akurat nie chcecie się nią dzielić. Na nic ciśnienia. Nie mamy ciśnienia. Nie ma ciśnienia na wydanie, oczywiście. Ale teraz właśnie przyszedł taki czas. Konceptualizm na tym polega. Tak, teraz przyszedł taki czas, że jednak wzięliśmy się za to. Wypuściliśmy single If You Want Me To Stay, łamane na Family Affair, Slendy Family Stone. I to był pierwszy single promujący ten przyszły album, którego jeszcze nie wydaliśmy. Jest w szufladzie. Teraz się za niego zabieramy, ale to nagraliśmy chyba 20 kawałków w tydzień. Do tego jest film nagrany, odkąd Carlos przyleciał do nas z lotniska przez całą sesję w Lubrzy, w Republice. Pozdrawiamy całą Republikę. Jak nas oglądacie? A to nie jest na żywo. To nie wydam. No ale jak ktoś będzie oglądał, to wtedy będzie to tak, dla niego to na żywo. Będzie na żywo na niej. Właśnie, będzie cały film, nie tylko sesje, jak nagrywaliśmy, tworzyliśmy kawałki, tylko dużo rozmów o bluesie, o tworzeniu muzyki. Piliśmy sobie tam piwko fajnie, bawiliśmy się. Okej. Okay. Bardzo fajnie było. Drodzy Państwo, moim kolejnym gościem w 8 Nut Fermencie był Hoodoo Band! Słuchajcie, natomiast teraz sytuacja, no, kamery muszą po prostu się ustawić na swoich miejscach. Brawo dla nich, oni ciężko pracują. Teraz sytuacja historyczna. Drodzy Państwo, nie sposób mówić o polskim punk rocku bez kilku kapel z Dolnego Śląska, bez chociażby wrocławskich zwłok czy wałbrzyskiego defektu mózgu, czy legendarnego wrocławskiego zespołu, który za chwilę wystąpi. Drodzy Państwo, otóż Jan Młody Siepiela, wokal, gitara basowa. Wojtek Maciejewski, gitara elektryczna. I Darek Rudy Wieczorek na bębnach, czyli zespół Sedes. Panie, dzień dobry, czy tam dobry wieczór. Chciałbym was naprawdę przywitać i podziękować za to poświęcenie. Zachęcony jesteś jak domek ślimaka. Zachęcony jesteś jak słoik po ziemię. Problemy w ciebie walą jak straka. Ty masz jeszcze jedno życzenie. Ja nie chcę jeszcze wracać do domu i wysłuchiwać pobożnych życzeń, żebym nie pił z kumplami alkoholu, żebym zastanowił się nad własnym życiem. Moje życie własne jest na pewno i nie będę liczył się z waszym zdaniem. Być może będę partyzantem tego świata, być może szmatą, nauczycielem lub prostakiem. Ja nie chcę jeszcze wracać do domu i wysłuchiwać pobożnych życzeń, żebym nie pił z kumplami alkoholu, żebym zastanowił się nad własnym życiem.
kręcił się nadal. Problemy zawsze zostaną problemami. Będzie cielały tak samo swoje dzieci. Sprawdzonymi już na sobie sposobami. Ja nie chcę jeszcze wracać do domu i wysłuchiwać pobożnych życzeń, żebym nie pił z kumplami alkoholu, żebym zastanowił się nad własnym życiem. Ja nie chcę jeszcze wracać do domu i wysłuchiwać pobożnych życzeń, żebym nie pił z kumplami alkoholu, żebym zastanowił się nad własnym życiem. To było miłe, naprawdę. Trochę przyspieszymy. Prawdziwe marionetki z wystawionymi pierściami, ze swymi przeszytymi przez wojnę mózgami zabijają ludzi. Ludzi bez litości pragną zagłady ludzkiej sprawiedliwości. Oglądają się za masowym cierpieniem. Zabić chcą swoim ludzkim wyzwoleniem. Brudnymi rękami, swoimi zbrodniami. Przecież jestem wolny groźbą trzeciej wojny. Wystawionymi piersiami, ze swymi przeszytymi przez wojnę pustkami zabijają ludzi. Ludzi bez litości pragną zagłady ludzkiej sprawiedliwości. Oglądają się za masowym cierpieniem. Zabić chcą swą to ludzkim wyzwoleniem. Brudnymi rękami, swoimi zbrodniami. Przecież jestem wolny groźbą trzeciej wojny. Sedes w Nut Fermencie. Słuchaj, zacznie dramat. Ale zanim dramat, to powiedz mi, wiesz jaka jest data waszego pierwszego koncertu? To było 1900 na pewno. Czyli zespół z XX wieku. 1900, ale 81. No to już byliśmy dojrzali wtedy. Ale wiesz jaki dzień? Poniedziałek. Ale wiesz jaka data konkretnie? To był 10 maja. O. Teraz jest właśnie 30. Tak. W tej chwili mija dokładnie 34 lata od pierwszego koncertu zespołu Sedes. O,
Słuchaj, no cóż, punk rock jest muzyką buntu, a z hippisami na przykład było tak bardzo często, że ten hipisowski bunt był absolutnie buntem młodzieńczym i potem gdzieś już trochę było głupio. Teraz ci dawni hipisi są prezesami wielkich firm. Tak się bardzo często dzieje. Ale wy gracie od 30, właśnie teraz się okazało, 4 lat. Składy się zmieniały, zespół zawieszał swoją działalność, potem wracał. Co takiego jest, że gracie tak długo? Czy cały czas jest się przeciwko czemu buntować, czy po prostu fajnie się gra? Nie, z całą pewnością przeciwko czemu jest się zawsze... Buntujemy się przeciwko praktycznie już teraz wszystkiemu. I właśnie, żeby znormalnieć, to wzięliśmy sobie utwór Hetamę. Co naprawdę będzie niezłym doświadczeniem, tym bardziej, że tekst jest naprawdę spory. W takim razie prosimy zespół Hetan na kanapę. Słuchaj, a... Pozwolisz, że się napiję jakiegoś płynu? Proszę bardzo, ja ci przyniosę nawet, dzisiaj jest jubileusz, wiesz. Proszę, dziękuję. Wasze zdrowie, woda. Słuchaj, ale te takie fale buntu w muzyce, to się zmienia, bo byli hipisi, potem był punk. Niedawno gdzieś tam narodził się hip-hop, który też bardzo mocno... Tak. Ulica blokowisk, ale punk będzie istniał, dopóki będą istnieli... Nie buntuj się przeciwko mikrofonowi. Mówię, że punk będzie istniał, dopóki będą idioci w rządzie i zawsze będzie się przeciwko czemu buntować, bo przecież normalnie chciałbym spokojnie sobie z dzieckiem gdzieś pójść, to nie na radiu. Głosowałeś dzisiaj? Naturalnie. Nie powiem na kogo, bo zaraz dostanę pomidorami. Nie, bo jest cisza, bo jest cisza. Cały czas jest cisza wyborcza, więc nawet nie ma... wiesz co, a jak oceniasz bunt? Ile mieliście lat, jak zaczynaliście grać w CDS-ie? No, kawałek Wszyscy pokutujemy zrobiłem, jak miałem 15 lat. Już wtedy czułem, że coś z Mozarta we mnie jest. Mozart też w tym wieku. No i widzisz, no i teraz patrzymy na dzisiejszych 15-18-latków. Dramat. No właśnie. Ale dlaczego? Przecież jest się przeciwko czemu buntować. System po prostu rozpina macki na nas niewiarygodnie w tej chwili. Różnica polega na tym, że kiedyś... Nie buntuj się przeciwko mikrofonowi. No, że kiedyś... Przepraszam, potraktowałem tę rozmowę indywidualnie. Chodzi o to, że kiedyś karą dla dziecka było możliwość nie wyjścia na dwór. W tej chwili jest odwrotnie. Karą jest, że musi wyjść. I to jest w ogóle ciężki szok dla mnie, dlatego uważam, że coś się dzieje z tymi dzieciakami nie tak, no. No, jabol przydałby się raz na jakiś czas i myślę, że rozum by wrócił. Wiesz co, bo mi się wydaje, że teraz, że dzisiejsza... My wszyscy jesteśmy jakoś tam, jeden się bardziej daje, drugi mniej, ale jesteśmy kupieni przez te wielkie korporacje do cna. Bo niby możemy się buntować przeciwko płaceniu rachunków, chodzeniu na sznurku firm, nie wiem, telefonii komórkowej, ale mamy piękne świecidełka w ręku, mamy smartfonik. I jak się przeciwko temu zbuntować? Rozumiem. Chodzi mi po prostu o to, że pięknie mówisz. Drodzy Państwo... Hetan, cover. Graliście kiedyś czyjeś piosenki? Właśnie to jest jakby debiut, ale naprawdę kobiecinka ta niewielka taka, to wiedziała jak mi zepsuć niedzielę. Wyborczą. Drodzy Państwo, zatem piosenka nosi tytuł. Ale jeszcze chciałbym się trochę pousprawiedliwiać, bo to nie jest takie proste.
Naprawdę to jest coś dziwnego. W naszej jakby twórczości nigdy się nie znalazły takie utwory tak poważne i ciężko nam było dojść do tego, więc w ogóle nie dochodziliśmy do tego i uznaliśmy, że co będzie, to będzie. Jeżeli będzie tam jakiś fałsz się wydzierał z mych ust, to proszę wybaczyć, naprawdę panowałem nad tym wcześniej. Bo w punk rocku nie ma fałszywych nut przecież. Słowa, no te słowa napisał nie byle kto, bo niebagatelny poeta Tadeusz Gajcy. Piosenka nosi tytuł Czarne okna, cover zespołu Hetan Sedes. Pod czarnymi oczami, pod oknami w łodzi, a w latarniach z trudem się chodzi. Nami księżyc wtopił się we włosy. Nie wiedzieli, czy nocno, czy wiersz, gubiąc włosy. We śnie szli, a mówili, że w latach idą, a we śnie wciąż szli. Pod oknami czarnymi nie spotkali nikogo. We śnie szli. Ciśnięte mocno. Nie wiem, czy próżnia, czy sen jest pod nimi. I wyrastą na nowo wędrującym chłopcom. Zapach kwiatów na oczach, pod oknami czarnymi. We śnie szli, a wiedzieli, że w latach idą. Wciąż szli pod oknami czarnymi, nie spotkali nikogo, we śnie szli. Nadszedł ten moment. Wow, to ja bez tego. Jubileusz. Proszę Państwa, Sedes dzisiaj kończy 34 lata. Ferment, nut, nut, ferment, nut, nut, ferment, nut, nut, ferment, nut, nut.
Nut ferment, ciśnienie nut, gadanie, śpiewanie, muzyki, głód. Krzesła i kanapa, prawda nie atrapa i ferment nut. Nut ferment, ciśnienie nut, gadanie, śpiewanie, muzyki, głód. Krzesła i kanapa, prawda nie atrapa i ferment nut. Nut ferment, nut. Nut ferment, nut. Nut ferment, nut. Nut ferment.